15 sierpnia główna świątynia archidiecezji lwowskiej, matka wszystkich kościołów, katedra, obchodzi uroczystości odpustowe ku czci wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystej mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ojciec Paweł Oduj. Na wspólną modlitwę o pokój i zwycięstwo dla Ukrainy, a także za Polskę i żołnierzy Wojska Polskiego w kolejną rocznicę cudu nad Wisłą przybyli liczni kapłani i osoby życia konsekrowanego. W swojej homilii ojciec Paweł skupił się na tym, jak ważne jest dostrzeżenie ręki Bożej w naszej historii osobistej, a także narodowej. Jak Pan pochyla się nad biednymi i pokrzywdzonymi, wybiera tych, którzy zachowali dziecięcą prostotę, aby przez nich ukazać swoją moc i chwałę. We mszy świętej oraz tradycyjnej procesji eucharystycznej wokół kościoła uczestniczyli wierni, którzy tego dnia licznie wypełnili Bazylikę Metropolitalną, niemal jak za czasów przedwojennych. Na wspólną modlitwę przybyli także pracownicy Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie na czele z konsul generalną panią Elizą Dzwonkiewicz oraz przedstawiciele polskich organizacji społecznych obwodu lwowskiego. W zeszłym roku poranek tej uroczystości został ogłoszony przez alarmy przeciwpowietrzne i odgłosy eksplozji w wyniku zmasowanego ataku rakietowego na Lwów. A w tym roku uroczystość odbyła się przy dźwiękach znacznie przyjemniejszych. We lwowskiej Bazylice Metropolitalnej znowu zabrzmiały organy dzieła Jana Śliwińskiego, które prawie od 4 lat przebywały na renowacji. Przychodzimy wielbić Pana Boga, przychodzimy Mu dziękować. Przychodzimy dziękować Mu za wszystko, co czyni w dziejach naszej ojczyzny, za ludzi, którzy wywalczyli wolność dla naszego kraju, potrafili ją obronić w roku 1920. Prosimy, żeby to samo stało się dzisiaj też w Ukrainie, ogarniętej wojną. Ufamy, że Duch Święty przez Kościół zaprasza nas do dziękczynienia, do uwielbienia Boga słowami Maryi. Hey!